czekaj na swego cygana. Dziewczyna już dłużej nie czeka, a czas płynie ciągle jak rzeka. Swego cygana. On
Thank you.
przyjęciu Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny w niebo wziętej doprowadził nas do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Aby to, co Panu Bogu należy, miał ofiarować, tak jak w Piśmie Świętym, to, co cesarzowi się oddaje, to się oddaje, a co Panu Bogu się należy, to też trzeba nie zapomnieć i oddać. A oddajemy wdzięczność przez ten dar wieczny do żółtkowy. Dlatego dziękuję gospodarzom, gospodyniom z Ustronnej, także z Bratkówki, za piękne wieńce, których, jak widzę, są symbole religijne i państwowe. Bo dzisiaj wypada także rocznica bitwy nad Wisłą, bitwy warszawskiej. Jest to rocznica wielkiej bitwy, ponieważ w ten czas Polacy też się zmobilizowali pod względem religijnym i militarnym. I ta bitwa wygrana przez Polaków rozstrzygnęła o tym, że historia potoczyła się łaskawszym kołem, nie tylko dla Polski, ale dla Europy i całego świata. Była to bitwa, która decydowała o losach świata. I dlatego dzisiaj to wszystko jakby w ręce Matki Bożej składamy. Te symbole religijne i państwowe umieszczane na wieńcach, które przez Was są znakiem religijności i patriotyzmu, który się zawiera właśnie w tym akcencie przyniesionym do Kościoła, złożonym w czasie przyświętym. Niech Pan wszystkim nam ten trud pracy, bo na wioskach bardziej to jest podkreślone, w mieście jakoś nie chcą o tym pamiętać, może nie mają możliwości, innymi drogami chodzą sobie, ale tutaj ta wdzięczność Panu Bogu wyrażona przez te wieńce przeświętą, przez stroje regionalne, urzędy, które się zachowuje, jest na pewno wielką wartością serca szczerego. Jeszcze raz składam serdeczny zapłat za dary przyniesione na ołtarz Pański chleb, który jest właśnie tym najlepszym dowodem wdzięczności tego, co człowiek ma największego złożonego, owoce, kwiaty. No i serce człowieka pałające wdzięcznością, bo jest za co dziękować. A teraz poświęcę i pobłogosławię zioła, kwiaty, uroczystość niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Drodzy bracia i siostry, z wdzięcznością przynieśliśmy do Domu Bożego pierwociny kwiatów, roślin zielonych, ziół leczniczych, aby Bóg za przyczyną w niebowziętej uszczegł je od wszelkiej szkody i aby służyły człowiekowi i zwierzętom. Panie Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawy, zioło i zboże, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi, aby wszystko, co zieleni się i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbioru. Prosimy Cię, bo błogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty, zachowaj je od zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica w niebo wzięta, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Oh.
słońce za lasem gdzieś zaszło, a serce bez bólu zagasło. Już dłużej nie czekaj.